każdemu polecam, może nie każdy jakby jest na to otwarty, no bo jednak to jest w Polsce temat tabu w ogóle. Nie, no jakby myślę, że nikt na to by nie pozwoliłby też sobie. No to nie jest film, to nie są role odgrywane. I ktoś mi zapytał się, ile biorę, a ja się pytam, czego biorę. No on mówi, how much, a ja mówię, że ja nic generalnie, wiesz, bo ja nie wiedziałam, o co chodzi. Cześć, ja nazywam się Ania Krung, oglądacie Świat Gwiazd, ze mną Marcela Leszczak, cześć. Cześć, bardzo mi miło. Kochana, co u Ciebie teraz w ogóle słychać? Co się dzieje zawodowo, co się dzieje prywatnie? Czy mogłabyś nam trochę o tym opowiedzieć? No prywatnie to nic się nie zmieniło. Cały czas jesteśmy z Michałem razem, cały czas mamy jedno dziecko. Któż wie, może w przyszłości to nie jest temat zamknięty. No i ja realizuję się w social mediach cały czas. Jako influencerka działam. Myślę, że to jest teraz bardzo, bardzo no, fajny zawód, że tak powiem. No. Bardzo chyba wygodny, prawda? Dla mamy też. To prawda, no na to postawiłam od kiedy zostałam mamą, wcześniej pracowałam, tak jak wszyscy wiedzą, jako modelka, ale też realizuję różne kampanie reklamowe, no teraz za kilka dni będę robiła taką, że tak powiem, fajną reklamę, o, która pojawi się w telewizji i w internecie. O. Czyli kariera na jak najlepszej drodze, ale powiedziałaś niezmiennie z Michałem, przecież tam były różne perturbacje, czyli jednak teraz wszystko stabilnie. Były, ale teraz wiemy, że trzeba podlewać swój ogródek, a nie patrzeć na sąsiada, bo zawsze wydaje nam się, że gdzieś może być fajne. Znaczy nikt się w życiu naszym nie pojawił, to mam na myśli, że to było jakby powodem rozstania, ale po prostu podjęliśmy pracę nad naszym związkiem, bo wiemy, że warto. No i jakby polecamy każdemu. Bardzo warto, właśnie o to chodzi, że trzeba pielęgnować. Tak, no my otwarcie mówimy, znaczy ja mówiłam w sumie, że chodzimy na terapię, praktykujemy coś tego. Nie jest to może przegadywanie nie wiadomo jakich tematów z przeszłości, tylko my po prostu rozwiązujemy bieżące tematy, kiedy się pojawia jakaś niezgoda. I to nie polega na tym, kto ma rację bądź nie, po prostu polega to na tym, że uświadamiani jesteśmy, że każdy może mieć inny punkt widzenia. Czyli jednak terapia jest ważna, tak? Myślę, że tak. Każdemu polecam, może nie każdy jakby jest na to otwarty, no bo jednak to jest w Polsce temat tabu. Wydaje się, że jak ktoś chodzi na terapię, musi mieć jakiś ogromny problem, bądź jakieś zaburzenie, cokolwiek. Jakkolwiek to brzmi, ale wiem, że fajnie się udoskonalać, fajnie postawić przed sobą lustro i stawać się fajnym przyjacielem, fajnym partnerem i fajnym rodzicem. Teraz dopytam w takim razie o coś, co masz za sobą. Top Model. Jest nowy sezon. Czy go oglądasz? Przyznam się szczerze, że oglądałam tylko swoją trzecią edycję i żadną inną. Ale zawsze jak wiem, kto jest w finale, to kibicuję jak najbardziej, bo wiem, że w tym finale są największe emocje. A pojawiły się też głosy ostatnio, że niestety oglądalność Top Model spada. Czy ty masz może jakieś pomysły, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że już nasz rynek może się nasycił też tym formatem. No to już chyba 11 sezon jest, czy 10, 11, no dużo w każdym razie. No myślę, że po prostu ludzie już tak dużo oglądali tego, że wydaje mi się, że powinno coś innego się pojawić. Coś się zaczyna, coś się kończy i zaczyna znowu. Jako uczestniczkę dopytam Cię o taką aferkę, która ostatnio miała miejsce. Jeden z obecnych uczestników Top Model, Tadeusz, powiedział, że odcinki są reżyserowane, że jest cały scenariusz tego programu, bo jego dziewczynie nie zaproszono na udział w programie, kiedy zjawiały się rodziny. Czy faktycznie mogłabyś opowiedzieć o tym, czy program jest reżyserowany i czy jest scenariusz, czy to jest tak, że jeden ma taką rolę, a drugi ma inną? Wiesz co, no w mojej edycji uważam, że pracowali bardzo fajni ludzie w produkcji, z którymi się, wydaje mi się, że bardziej się weszłam w interakcję i w jakąś, no relacja to duże słowo, no ale miesiąc byłam w domu modelek, to bardziej się z nimi polubiłam niż z samymi modelkami w tym domu. Jakby bardzo ich lubiłam i ja tego nie odczułam, wydaje mi się, że nie. Czyli jeśli chodzi o format programu, nie odczułaś tego, że był jakiś scenariusz? Nie, w ogóle nie, no jakby myślę, że nikt na to by nie pozwoliłby też sobie, no to nie jest film, to nie są role odgrywane. No wiadomo, jest jakiś scenariusz, musi to, no to też jest show, nie ukrywajmy, ale nie przypuszczam, że to jest tak wyreżyserowane, żeby to działało na czyjąś niekorzyść, bądź ktoś czułby się poszkodowany. A dopytam Cię też o taką drugą aferę, o której jest teraz głośno, Pandora Gate, słyszałaś o tym?
Bo chodzi mi o to, że zaczynałaś też karierę w bardzo młodym wieku i teraz bardzo jest głośno o aferze Pandora Gate, czyli o youtuberach, którzy no niestety składali niemoralne propozycje dziewczynom, które są nieletnie. Czy miałaś kiedyś jakąś taką przykrą sytuację, która cię w polskim showbiznesie spotkała? Znaczy przykrą może nie, ale było to takie zderzenie z większym światem, no bo ja pochodzę z Konina, nigdy nie miałam z tym do czynienia i jak byłam w wyborach, brałam udział Miss Polski, to zostałam przez menadżera ówczesnego zaproszona do jednego z klubów w Warszawie, którego nie znam, bo jeszcze wtedy nie mieszkałam w Warszawie i ktoś mi zapytał się, ile biorę, a ja się pytam, czego biorę, no on mówi, how much, a ja mówię, że ja nic generalnie, wiesz, bo ja nie wiedziałam, o co chodzi. No i on mówi, no to chodźmy. No i później się zorientowałam rzeczywiście, że jest takie życie i to na tym polega i wtedy było takie w wieku 19 czy 20 lat takie ogromne zderzenie, mówię, aha, to już jest koniec takiego życia, gdzie sobie mieszkałam w mieście, gdzie jest 100 tysięcy mieszkańców i wszyscy mniej więcej się znają. To była jedyna sytuacja 10 lat temu, nie 10, no kilkanaście, już 14 lat temu, którą ja pamiętam do dziś, czyli jakby to miało wpływ, że ona została zapamiętana, ale nigdy więcej żadna sytuacja nie miała miejsca. Cieszę się w sumie, bo to wiem, że ludzie doświadczają różne rzeczy w życiu. Właśnie ludzie doświadczają bardzo różnych rzeczy, no i właśnie tak jak ci youtuberzy wykorzystywali swoją pozycję, żeby takie rzeczy robić. Co ty o tym myślisz, że ktoś wykorzystuje swoją pozycję do takich właśnie, a nie innych czynów? Znaczy już a propos, abstrahując od tej sytuacji, no to nie jest działanie według prawa w ogóle, jeżeli chodzi o niepełnoletnie i nieletnie dziewczyny, ale... Nie jest to pozytywne, prawda, ale to już nie taką pozycję, no bo to tam influencerzy to wiadomo, ale w ogóle jakąkolwiek pozycję, no ale tak działa świat. Ludzie wykorzystują swoje stanowiska do pewnych celów i z różnych pobudek, więc to nie dotyczy tylko tej sytuacji, ale każdej jednej innej, kiedy ludzie są na wysokich stanowiskach. No właśnie nawet jak ktoś pracuje pod kimś, to zdarzają się takie sytuacje. Czy tobie się zdarzyło kiedyś warknąć na kogoś, nadużyć swojej pozycji? Nie, no ja raczej jestem taka, że z nikim się nie kłócę i nie wchodzę w żadne konflikty, a jeżeli coś się pojawia, no to po prostu odchodzę i na tym się kończę. Także ja nie doświadczyłam czegoś takiego i dzięki Bogu, że nie musiałam, bo no na pewno byłoby to dla mnie trudne z racji tego, że ja nie jestem intrygantką, nie jestem osobą konfliktową i ja generalnie nie umiem się wybronić. Nawet jak z Michałem dyskutujemy, no to jakakolwiek nie byłaby racja, no to on i tak jest ponad mną, bo jest no wygadany. Co tu dużo gadać? Przegada mi się. Tak, takie sytuacje na pewno wpływają na człowieka, dlatego trzeba się tego trzymać, żeby być pozytywnym i w tym jest klucz. Ja bardzo ci dziękuję za rozmowę. Chciałam się na koniec zapytać, czy zagrałabyś ze mną w Szybkie Strzały. Jaka jest twoja najlepsza cecha? O Jezu, ale to... Boże, wiesz jak to trudno o cechach mówić? Jakbyś mnie zapytała o wadę, to bym powiedziała. Jaka jest twoja największa wada? Jestem pedantką, jestem apodyktyczna. To... Żeby rządzić tylko, to tak, to są moje wady. Ja też jestem pedantką, muszę się przyznać, ale czy to jest taka wada? Przynajmniej życie jest zorganizowane. No, nie byłoby to wadą, gdybym nie była z artystą, dla którego chaos jest w ogóle, jakby bałagan jest chaosem artystycznym i jakby on się tym broni, więc nie byłoby to wadą wtedy. Kolejne pytanie, czy masz jakiś tatuaż? Mam. A czy zdradzisz nam, co to za tatuaż? Mam na karku przykryty tatuaż, który kiedyś sobie wytatuowałam, chiński znak pokoju. Okazał się nie być pokojem, ani przedpokojem żadnym, więc musiałam go maską wenecką przykryć. No i na nadgarstku taki malusi, serduszko i żebra wytatuowane, o. Czyli ten pokój, dopytam o niego, mnie to zainteresowało, czyli to była taka wtopa typowa, jak się czyta w internecie. Tak, jakąś tam robioną maszynką w wieku 16 lat, a mówię sobie, na urodziny zrobię nic poważnego. Ja wiem, że teraz się tatuują w różnym wieku, no ale to kilkanaście lat temu, słuchaj, ile, 16 lat temu, no to było to wydarzenie, jak w takim wieku się ludzie tatuowali, prawda? Ja się w ogóle nie dziwię, bo sama chciałam mieć tatuaż, jak miałam 16 lat, ale na szczęście rodzice mnie powstrzymali, więc rozumiem, takie rzeczy się zdarzają. Też próbowali, ale mnie nie uchronili, niestety. No i to jest rzecz, której żałuję po prostu. No. Ale przykryła się z cover, więc wszystko jest okej. Kolejne pytanko, jakbyś mogła wybrać jedno danie, które możesz jeść do końca życia, to co by to było? O, to byłby na pewno chleb, awokado i na to cytrynka. Czyli taka grzaneczka. Grzaneczka, tak. Wspaniałe. A trzy rzeczy, które zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę? Trzy rzeczy, ale nie osoby, tylko rzeczy, rzeczy fizyczne. To na pewno telefon, na pewno leki i szczoteczkę do zębów i pastę. No to cztery, ale zróbmy kombo. Ale czy jesteś tą osobą, która zawsze ma ze sobą apteczkę?
lubię mieć zęby czyste. Znaczy miałam dwa razy aparat stały na zębach, bo lubię mieć ładne zęby. I na koniec jeszcze pytanko. Największe kłamstwo, które o sobie usłyszałaś? Wiesz, dlaczego mi trudno odpowiedzieć? Bo się po prostu na tym nie skupiam. Jeżeli się jakieś, na pewno kłamstwa się pojawiły. Wiem, gdzieś w internecie po prostu pojawił się artykuł, że Marcela ma nowego chłopaka, a wtedy to się w ogóle okazał być kolega mojej koleżanki. Koleżanka z tyłu szła, bo miała złamaną szpilkę i razem jakoś, wiesz jaka to jest manipulacja, mnie sfotografowali z chłopakiem, którego nawet nie znam. Nie wiem, kto to jest, nie pamiętam jego imienia. No i wtedy zmeczowali nas parę. Ale ja też się tym nie przejęłam, no bo jakby prawda zawsze się obroni. Dokładnie, prawda zawsze się obroni, takie manipulacje się zdarzają. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To jest Świat Gwiazd, zapraszamy do oglądania. Dziękuję, nie gwiazda, ale Świat Gwiazd.